Sprawca fałszywego alarmu o podłożonej w Galerii Wiktoria bombie w rękach policji. 29-letniemu mieszkańcowi Wałbrzycha grozi dość nad więzieniem i wysoka grzywna. Dlaczego mężczyzna poinformował policję o podłożonej bombie? Jak tłumaczył, chciał zorganizować policji ćwiczenia. Mężczyzna, wiadomość o bombie, wysłał mailem, w efekcie czego ewakuowano ludzi z całej galerii. Nad sprawą od kilku miesięcy pracowali obrzyscy policjanci i w końcu udało się. W czwartek, 11 stycznia, mudrowi zatrzymali 29-letniego wyobrzemana. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów. Tłumaczył, że chciał zorganizować służbom endorowym ćwiczenia, gdyż te dawno takich nie prowadziły. Mieszkaniec obrzych odpowie za poinformowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej policjantów o planowanym 18 października ubiegłego roku zdetonowaniu bomby w obrzistym centrum handlowym. O podłożeniu innego ładunku wybuchowego i o rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej tydzień później. Sprawca wywołał tym samym niepotrzebną interwencję wszystkich służb ratowniczych, wiedząc, że zagrożenia nie ma. 29 latek stanie teraz przed sądem, grozi mu udośmie od więzienia wysoka grzywna, nie mniej niż 10 tysięcy złotych.